Kruszwica, ja mieszkam na Waszkowej 12. Proszę Państwa, u nas jest ten sam temat bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie mamy żadnego podjazdu na Straż Pożarną. Z jednej strony mamy bardzo duży parking, gdzie non-stop stoi podwójne samochody, z drugiej strony mamy skarpę, koniec. Palimy się żywcem. Karetka pogotowia i przyjeżdża, stoi na ulicy, dźwigają chorych na noszach na ulicę, bo nie może podjechać pod głośnik. I to druga rzecz, następna pozycja. Proszę Państwa, u nas drzwi się otwierają do wewnątrz, gdzie jest to naprawdę niezgodne z przepisami. Jesteśmy jak w bombie atomowej. I nikt się na mnie nie troszczy. My na Basztowej 12 mieszkamy jak w slumsach. Nikt się nas... Witosa Racibora wiecznie się słyszy. Malowana klatka 5 lat temu, noc znowu była malowana. Wymiany ciągle. Całe miasto ma wymienione drzwi, tylko Basztowa mieszka jak dosłownie w slumsach. Mam rację? Oczywiście. I nikt tam nie powie, że nie. I bardzo Pana proszę, Panie Prezesie, żeby się Pan zajął naszym problemem. Dziękujemy za wymalowanie, za ocieplenie ściany, która się waliła. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Ale bardzo proszę o podjazd dla Straży Pożarnej, karetek i zrobienie na porządnie drzwi schodów, bo możemy sobie tylko i wyłącznie połamać nogi. Na schodach wejściowych są pokruszone, połamane. Nikt na największy fundusz remontowy jest z bloku 12, bo jest to 100 rodzin. 100 rodzin, gdzie bloki mają po 40, po 50 rodzin. Mamy 100 i płacimy dość wysokie fundusze. I naprawdę bardzo prosimy się zająć tym tematem. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Powolutku. Bardzo proszę Pani o podejście do głosu, przedstawienie się. Momencik, tutaj najpierw. Po kolei. Moje nazwisko Falender, mieszkam przy ulicy Matejki. Co prawda... I bardzo proszę, jeśli jedna osoba mówi, proszę pozostałe osoby o zachowanie spokoju, dlatego że chcielibyśmy wysłuchać, tak? Dokładnie, co do proszę Państwa, co prawda w tej chwili już usłyszeliśmy, że zarówno zarząd, jak i rada wycofali się z pomysłu uszczęśliwiania nas ciepłą wodą, ale chciałam zwrócić na jedną rzecz uwagę. Przede wszystkim o tym, że nasze osiedle ma dostać ciepłą wodę, dowiedzieliśmy się z gazety. Nie od zarządu, nie od przewodniczącej rady. I proszę Państwa, dlaczego powstał taki bunt? Ponieważ u nas jest około 150 albo nawet więcej mieszkań. Czy naprawdę nie zasługiwaliśmy na to, żeby się z nami spotkać i porozmawiać, wyjaśnić, jakie są plusy, jakie są minusy, jakie są zastrzeżenia, czy może chcemy, czy może nie. W tej chwili przez postępowanie zarządu i rady została utopiona może i dobra sprawa. A poza tym, Panie Prezesie, my pamiętamy, jaka była uchwała. Uchwała mówi o podjęciu starań, a nie o podłączeniu osiedla Słoneczna do ciepłej wody. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu. I proszę Państwa, nasze dwie klatki tylko w ubiegłym roku z głównego licznika miały tak, w pierwszym kwartale 87 metrów sześciennych wody, 110 metrów sześciennych wody w drugim kwartale, 67 metrów sześciennych w trzecim kwartale, i 87 metrów sześciennych z głównego licznika w czwartym kwartale. Wobec tego te dwie klatki mogłyby mieć basen. Dosłownie basen wybudowany przed naszymi dwoma klatkami. Więc mówi się, że my kradniemy wodę, że no ale nie do takich wielkości. Dziękuję bardzo. Proszę Pana o zabranie głosu.